Cześć, ja z tej strony. Słuchajcie, muszę się odnieść w dniu dzisiejszym do jednego z komentarzy, które pozostawił jeden z oglądających mój film, mój vlog pod tytułem Homo Swedicus, czyli szwedzki gejzer wolności słowa. Jeden z widzów, Michał 2KRK, tak się podpisujący, napisał taki trzyczęściowy komentarz, dość długi, na ten temat, na temat tego filmu. Tam mówiłem o wolności słowa widzianej w Szwecji i w Europie, w Strasburgu, która to wolność słowa okazuje się nie dotyczy krytycznej postawy wobec homoseksualizmu. Otóż Michał odpowiedział mi w ten sposób mniej więcej, słuchajcie, zacytuję: w Polsce 2 lata więzienia można dostać nie za szerzenie nienawiści i obrażenie gejów, żywych, istniejących istot, ale obrazy uczuć religijnych. Szwecja jest więc normalniejsza od Polski, chroniąc godność i bezpieczeństwo realnych ludzi, a nie urojenia religijne i psychopatyczne poglądy z epoki brązu. Tutaj zatrzymam się na momencik. Drogi Michale, słuchaj, jeżeli żądasz od kogoś tolerancji w stosunku do ciebie i twoich kolegów, w stosunku do osób homoseksualnych i do osób, które mają poglądy homoseksualne, mają zachowania homoseksualne, są homoseksualistami, żądasz tolerancji, to dlaczego sam nie jesteś tolerancyjny w stosunku do osób wierzących, religijnych i tak dalej? I piszesz tutaj o urojeniach religijnych i, uwaga, psychopatycznych poglądach z epoki brązu. Czyli rozumiem, że to jest taka moralność Kalego, czyli że Kali zajebać krowę jest ok, a Kalemu zajebać krowę jest B. Czyli ty możesz być, nie wiem, religiofobem, a ktoś nie może być homofobem, na przykład? Nieładnie, bardzo nieładnie. To jest moralność Kalego, charakterystyczna właśnie dla działaczy homoseksualnych. Dalej pan Michał pisze coś takiego: autor nie ma większego pojęcia, o czym mówi. No, słuchaj, no akurat to, co mówię, to mam pojęcie, to, o czym mówię. Może po prostu nie rozumiesz mnie, albo nie chcesz mnie zrozumieć. Co to w ogóle znaczy propaganda homoseksualizmu? Napisał pan Michał i tu myślałem, że mi wyjaśni. Ale on nie wyjaśnił, tylko pisze: czy walka o prawa czarnoskórych była promocją murzyństwa? No, pomijając fakt, że murzyństwo jest to dosyć nieeleganckie słowo, no to ja bym raczej nie porównywał, słuchaj, dyskryminacji, z jaką spotykali się ludzie o odmiennym kolorze skóry na przestrzeni dziejów, od dyskryminacji, z jaką spotykają się i spotykali się homoseksualiści. Wręcz powiem ci, istnieje innego rodzaju dyskryminacja. Swego czasu pracowałem, jak wspominałem tutaj w swoich vlogach, jako bramkarz w warszawskich klubach i powiem ci, że na przykład osoby homoseksualne, geje bądź lesbijki, bez problemu mogły wejść praktycznie do każdego klubu w Warszawie, ale do klubu na przykład pod tytułem Utopia osobie, która nie była gay friendly, było ciężko wejść, a jeżeli jej się udało, to była za chwileczkę wypraszana. Tam panowała straszna dyskryminacja. Dalej piszesz tak: w Polsce jest dyktatura katolicyzmu. Doda zapowiedzenie, że Biblię napisali ludzie napruci winem i palący zioła, została skazana w procesie karnym. Zgadza się, dostała tam chyba 5000 zł grzywny, co według mnie jest skandalem.
Nie słyszałem, aby ktoś w Polsce był skazany za nawet najbardziej obelżywe obrażanie homoseksualizmu. Powiem szczerze, że ja też o tym nie słyszałem, nie rzuciło mi się to w uszy. Ale na przykład ciekawą sytuację kiedyś wyczytałem w jakimś felietonie prasowym po parę lat temu, po wyborach Miss Stanów Zjednoczonych, tam powstała głośna afera. Otóż kandydatka na Miss, główna kandydatka, która zdaje się chyba nawet została już Miss, w swojej... Nie, to była kandydatka na Miss. Kiedy wypowiadała się przed jury, w skład którego wchodził jeden z członków jury, był gejem, znanym stylistą mody i tak dalej, ona wypowiedziała się, że na pytanie zadane, na czym, jak ona sobie wyobraża rodzinę i tak dalej, powiedziała, że dla niej rodzina oznacza ojca i matkę i że nie wyobraża sobie, żeby dziecko mogli wychowywać na przykład dwaj geje albo dwie lesbijki. Powiedziała to w sposób kulturalny, wyraziła swoje przekonania. Na to członek jury w wypowiedzi dla telewizji w czasie relacji z tej imprezy, z wyborów Miss Ameryka, ten członek jury, gej, nazwał ją głupią dziwką, głupią cipą. Generalnie wykluczono ją z konkursu Miss, oskarżono o homofobię i generalnie szmata totalna. Generalnie określono ją jako kobietę żyjącą w poprzednim stuleciu i w ogóle rasistkę, homofobkę i tak dalej. Sami sobie to ocencie, jak to wygląda. Dalej pisze tak pan Michał. Geje jako ludzie poszkodowani i prześladowani przez, uwaga, prymitywne, barbarzyńskie społeczeństwo powinni być wreszcie równouprawnieni, a osoby dopuszczające się homofobii powinny wylądować w więzieniach. No i właśnie ja o tym mówię. Wam nie zależy na tolerancji, wam zależy na totalnej aprobacie. Ja mam się cieszyć, że są wszędzie są geje. Ja się zgodzę na to, uważam, że powinni geje, są tak jak JV w ostatnim swoim vlogu, powinni mieć możliwość zawierania związków partnerskich, wspólnoty majątkowej i tak dalej. Nie godzę się z adopcją dzieci, gdyż nikt mnie nie przekona, że dziecko wychowywane przez tatę Janka i tatę Andrzeja, czy tatę Janka i mamę Andrzeja, będzie wychowywane normalnie, że nie wpłynie to na psychikę dziecka. Ale wszystko poza adopcją dzieci powinno być dozwolone. Dalej pisze Michał, tak, skoro polskie prawo zabrania obrażenia i siania nienawiści wobec grup etnicznych, rasowych, religijnych, tak samo może i powinno zabraniać tego wobec gejów i lesbijek. No kurna macie, jest się w prawie napisać specjalną ochroną objąć gejów i lesbijki. Może jeszcze pszczelarzy objąć specjalną ochroną prawną, żeby nikt nie obrażał pszczelarzy, albo miłośników black metalu, no, bez jaj. Wystarczy, że jest zapis w prawie, że w ogóle nie można się, nie można nawoływać kogoś do przemocy względem jakiejś grupy osób, względem jakichkolwiek osób, że to chyba wystarczy to, że po prostu nazwie się was, że jesteście obywatelami. Nie jesteście obywatelami? Jesteście. I wtedy w ten sposób jesteście chronieni przez prawo. Piszesz tak dalej. Autor powinien też zauważyć, że w Polsce jest promowany niemal wyłącznie heteroseksualizm. Wszędzie widzę całujące, liżące, przytulające się pary hetero w parkach, na ulicach, w filmach, serialach i reklamach. No to może powinno ci tu dać, słuchaj, coś do zastanowienia, gdyż jednak związki heteroseksualne są związkami częściej spotykanymi, bardziej naturalnymi. I być może dlatego nie szokują tak jak dwóch liżących się facetów na ulicy na przykład, albo klepiących się po gołych dupach na paradzie miłości. No być może to powinno ciebie zastanowić. O promocji homoseksualizmu mówiłem w tym sensie, że od pewnego czasu zgodnie z modą nadchodzącą z zachodniej lewicowej Europy i z północnej lewicowej Europy nachalnie propaguje się homoseksualizm jako coś lepszego. A ja się z tym nie będę godził.
Nie życzę sobie tego. W każdym show telewizyjnym jest teraz gej. W każdym programie publicystycznym, prawie każdym programie publicystycznym pojawia się gej, no bo jest na przykład posłem. Może być, ale dlaczego na przykład, mówię teraz o panu Biedroniu, dlaczego jego główną rzeczą, z którą jest znany, to jest to, że jest gejem? To była jego przypustka do parlamentu. Kreatorzy mody, geje. Do czego to doprowadziło? Wszystkie w tej chwili na okładkach magazynów modelki, bądź na wybiegach prezentujących modę, w cudzysłowie, wszystkie modelki kreowane przez tych kreatorów mody, gejów, stylistów, miękkich i tak dalej, wszystkie te dziewczyny przypominają teraz, słuchajcie, chłopców. No, ważne, oni to tak zrobili, taki, tak ludziom wpajają taki podświadomy obraz tego, że w tej chwili kobieta atrakcyjna według tych gejów, no musi przypominać z tyłu, musi przypominać chłopaka. Bez bioder, wąska dupka i tak dalej. No. Dlatego ja sobie tego nie życzę. Ja wolę, żeby kobieta pozostała kobietą, a mężczyzna mężczyzną. Wszystkie te coming outy. No proszę bardzo, no. Powiedzieć, dobra, jestem gejem, okej. I już. Po co, tak jak wspominałem, po co robić z tego jakieś wielkie halo? Opowiadanie pana aktora, kiepskiego aktora, pana Poniedziałka, jak to uwielbia uprawiać ostry seks w miejskich toaletach. No sorry, po kiego grzyba mi to wiedzieć? To jest w pewnym momencie, staje się to tak nachalne, że aż stwarza homofobów, czyli ludzi, którzy obawiają się gejów i reagują na nich alergicznie. Ja wśród moich znajomych znam dwóch gejów i są zupełnie różni. Jeden z nich jest nie gejem, tylko homoseksualistą, a drugi jest gejem. Dlaczego rozgraniczam to? Jak napisał to kiedyś znienawidzony przez lobby homoseksualne pan Ziemkiewicz, porównanie homoseksualisty do geja to jest tak, jak porównać heteroseksualista do dziwkarza. Skąd się wzięło słowo gej na przykład? No gej po angielsku oznacza osobę wesołą, rozwiązłą. Zresztą nawet za słownikiem wam mogę powiedzieć. Jako rzeczownik, no to gej to jest homoseksualista. Tak jako przymiotnik radosny, barwny, rozwiązły, wesołek. Zwracam uwagę na słowo rozwiązły. Nie chcę na każdym kroku, żeby mi ktoś podstawiał pod nos, pod oko ten styl życia, jaki preferują geje. Jeżeli mnie ciężko zrozumieć, jeżeli, drogi Michale, nie rozumiesz, o co mi chodzi, no to sorry, Winetu. Powtarzam jeszcze raz. Daleko mi jest do homofobii, ponieważ ja się nie boję gejów i nie reaguję na nich alergicznie, ani homoseksualistów. Alergicznie reaguję na natrętną propagandę, promocję tych zachowań. Jeszcze jedna sprawa. Gdy pracowałem jako bramkarz, na koniec opowiem, byłem na wielu imprezach. Powiem wam, że największy szok negatywny przeżyłem, kiedy pracowałem niestety jako ochrona na dwóch imprezach gejowskich, na których byli obecni geje. To, co tam się wyprawiało, to słuchajcie, na imprezach, gdzie goście byli heteroseksualni, różne rzeczy się działy, ale to, co się działo na imprezach gejowskich, takiego tak popierdzielonych seksualnych zachowań, otwarcie bezwstydnych, żenujących, w życiu nie widziałem. No musiałem chodzić z dupą przy ścianie. No. Dzięki.